Obserwujemy proces, można powiedzieć, nawet chyba bardziej przyspieszony niż w zachodniej Europie, laicyzacji Polski. To już przyznają nawet hierarchowie Kościoła, że ten proces przyspiesza, że zwłaszcza w młodych pokoleniach no odsetek osób wierzących i do tego jeszcze praktykujących jest coraz mniejszy. Czy w perspektywie 20, 30, 50 lat Polska, ten tradycyjnie katolicki kraj, w którym niedawno jeszcze przecież budowało się kościoły, ba jeszcze niektóre są w trakcie budowy czy wykańczania, będzie przypominał kraje zachodniej Europy, no, gdzie kościoły niestety świecą pustkami i do tego są sprzedawane? Walec rewolucji dotarł do Polski i jak na razie można powiedzieć, że z podobnym skutkiem się to odbywa, czyli rewolucja postępuje. Ludzie kościoła, hierarchowie, duchowni nie potrafią skutecznie przeciwdziałać tej rewolcie, tym treściom, tym ideom i tym strategiom, które są powielane i powtarzane, bo to, co się działo na Zachodzie i tymi podobnymi metodami starano się dokonać laicyzacji krajów zachodnich i no, w dużej mierze to się udało, bo to, w jak szybkim tempie dokonano laicyzacji Irlandii czy Hiszpanii, pokazuje, że niestety, ale Polska może podzielić ten los i widzimy, jak bardzo mocno, zwłaszcza młode pokolenie, ulega rewolucji, którą należy określić rewolucją marksistowską w tym duchu nowego marksizmu, gdzie dokonano zmiany proletariatu i tej rewolty mają dokonać wszelkiego rodzaju mniejszości, z mniejszościami seksualnymi na czele, ale też i młodzież, jako ta grupa, która z łatwością może odrzucić tradycję, dorobek przodków i próbować budować coś nowego, coś w tym duchu marksistowskim, w tym duchu też antychrześcijańskim, bo jednym z takich podstawowych celów ideologii marksistowskiej jest zniszczenie Kościoła katolickiego i wyrugowanie nie tylko z życia publicznego, ale też prywatnego wartości chrześcijańskich, bo wielu marksistów z Karolem Marksem czy Antonio Gramscim na czele uważało, że Kościół katolicki jest tym głównym ośrodkiem rewolucyjnym, a wartości chrześcijańskie uniemożliwiają przeprowadzenie rewolucji. Niestety ta rewolucja odbywa się tak bardzo skutecznie, bym powiedział. Między innymi też dlatego, że w tej rewolcie i jako pewnym ważnym elementem tej rewolty są istotne instytucje, które już na można powiedzieć, przestrzeni ostatnich dekad no, zostały poddane takiemu marszowi przez instytucje i one w zasadzie służą rewolucji. Najlepiej tu można wymienić Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. Unia Europejska ze swoją główną polityką społeczno-kulturową, czyli gender mainstreaming, ma olbrzymie oddziaływanie na młode pokolenie. Do tego dochodzi popkultura, która jest przesiąknięta tymi treściami rewolucyjnymi i antychrześcijańskimi, antykatolickimi. Filmy, seriale, gry też komputerowe, to co chłoną, czym się pasjonują, czym żyją młodzi ludzie. Tam ten element też tej walki z chrześcijaństwem, z wartościami chrześcijańskimi, no jest obecny i on też ma niestety bardzo, bardzo negatywny wpływ na to, co się dzieje. Do tego dochodzi niewątpliwy kryzys przywództwa w polskim kościele, także jego podziały wewnętrzne wśród duchownych, wśród hierarchów, gdzie skutki tego, co się dzieje od Soboru Watykańskiego II, też otwarcia na świat przez Kościół, to również ma miejsce w Polsce. Zresztą
wrogowie Kościoła w Polsce próbowali też uderzyć odśrodkowo w niego już zaraz po II wojnie światowej. Komuniści wprowadzali też swoich agentów do Kościoła. Był ruch księży patriotów. No i również w ostatnich latach, zwłaszcza też po tym roku 68, czy jeszcze wcześniej, zaczęto wprowadzać osoby wrogie Kościołowi do jego struktur i one miały też za zadanie kompromitować stan duchowny. Niestety rewolucja seksualna, która od lat 60. jest promowana, jest wdrażana też w Europie, nie ominęła także duchownych i także polskiego kościoła. To też pociągnęło za sobą różne skandale, niestety, gdzie oczywiście one są jeszcze wykorzystywane przez nieprzychylne kościołowi media i osoby do atakowania i piętnowania całego stanu duchownego, co jest niesprawiedliwe, gdyż no, tych, którzy są winni, powinno się surowo ukarać, a nie można odpowiedzialność rozciągać na całe duchowieństwo, całą grupę, zresztą jak i w przypadku innych grup społecznych czy grup zawodowych, tak? Więc tutaj na pewno wiadomo, że takie przypadki są bulwersujące, ale niewątpliwie no nie można to od razu rozciągać na wszystkich, tak? I często, gdy się zresztą niektórzy badacze przedstawiali te liczby, to procentowo nie jest to duży oczywiście odsetek w porównaniu do innych grup społecznych, gdzie jest więcej na przykład tego typu no, zbrodni czy nadużyć, bo tak należałoby też to nazwać, no to zdecydowanie w innych grupach społecznych jest więcej, no ale wiadomo, że doskonale nadają się te przypadki do nagłaśniania i jeżeli chce się zaatakować, no to oczywiście jest wtedy znacznie łatwiej. Kolejna sprawa to też, jak wspomniałem, brak takiego jednolitego przywództwa, tak? Silnego przywództwa, bo wiadomo, że w okresie PRL-u był ksiądz kardynał Wyszyński, mamy Jana Pawła II. Nawet jeszcze później, po śmierci kardynała Wyszyńskiego, był prymas Glemp, który też w bardzo takich trudnych czasach piastował swój urząd i on też niewątpliwie jeszcze ten autorytet, mimo też dużej krytyki, był, tym bardziej, że te najwyższe stanowiska, funkcje kościelne nie były wtedy jeszcze rozdzielone. Później to rozdzielono, co jeszcze bardziej osłabiło właśnie autorytet i no, zabrakło tego przywódcy na ten bardzo trudny czas, gdzie w zasadzie w ostatnich latach widzimy ten pogłębiający się kryzys, to odchodzenie młodych ludzi, tak, rezygnowanie z lekcji religii, czy wręcz nawet głosy o różnych apostazjach, tak, no to mamy widoczne i jest to bardzo niepokojące. To, co daje pewną nadzieję, to też fakt, że wielu jest duchownych, którzy dostrzegają te problemy i też widzą jego źródła tych problemów i też wskazują na pewną drogę, też większe przywiązanie do tradycji, też do tego nauczania Chrystusa, nauczania Kościoła, które też należy przede wszystkim tutaj przywoływać, mówić o tym, gdyż miałkość pewna, czy to katechezy, czy niektórych kazań, powoduje, że młodzi ludzie nie odnajdują, można tak, widzą pewne hasła też w Kościele, które odnajdują też u środowisk na przykład lewicowych, a wiadomo, że te środowiska lewicowe potrafią podać to bardzo atrakcyjnie często dla młodego człowieka, tak? Więc oni, gdy o istocie chrześcijaństwa brakuje często w Kościele też takiego no, jasnego rozgraniczenia na to, co dobre, na to, to też co złe, czy też eliminuje się w zasadzie słowo grzech, tak? Co no, powoduje potem, że
w zasadzie ta wiara nie jest znana tak do końca, bo ona sprowadza się tylko do pięknych haseł, pięknych słów, wartości, a sama istota też tego, że oczywiście człowiek musi przestrzegać przykazań i jeżeli tego nie robi, no to też musi liczyć się z karą, tak? I tego brakuje, tak? Wszystko tylko jest pięknie i przyjemnie, a już o pewnym wysiłku, o pewnej odpowiedzialności, pewnym ciężarze, no unika się tego mówienia. I to też jest takie, co powoduje, że Kościół, znaczy Kościół, nie Kościół, tylko ludzie Kościoła gdzieś, tak? Czy duchowni też zatracają też pewien ten element tego tradycyjnego nauczania, więc to też jest na pewno problem, ale tak jak powiedziałem, jest wielu duchownych, coraz częściej się pojawiają, którzy wskazują na problemy i to jest takim też światełkiem tunelu i nadziei nie wolno tracić dla każdego człowieka wierzącego. Tak jak powiedział Chrystus, bramy piekielne Kościoła nie przemogą, więc mimo kryzysu, mimo pewnych trudności też należy wierzyć w to, że w naszym kraju, którego historia jest nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem, bo początek państwa polskiego datuje się na przyjęcie chrztu, tak? Więc tutaj na pewno ta rola Kościoła w naszej historii jest olbrzymia. Zaczynając właśnie od początku państwa poprzez okres niewoli narodowej, gdzie Kościół był tym głównym nośnikiem tożsamości, kultury, historii. Wojna o granicę, wojna z bolszewikami, ogromny wysiłek duchownych, potem czasy PRL-u, więc tutaj na pewno jest Kościół instytucją, która nadal pozostaje tym ośrodkiem antyrewolucyjnym, tak? Oczywiście ona boryka się z wieloma problemami. Kościół przeżywa wewnętrzny kryzys, też między hierarchami są różne konflikty czy spory, różne spojrzenia na niektóre kwestie religijne, ale nadal Kościół jest ośrodkiem antyrewolucyjnym i jest to instytucja, która może powstrzymać tę rewolucję i życzylibyśmy sobie wszyscy tego, właśnie, żeby to się udało zrobić, tak? I trzeba mieć tą nadzieję i wierzyć, że tak będzie. I nie wolno się załamywać, i mimo że jest wiele przesłanek, które nie pozwalają być optymistą, trzeba wierzyć i starać się na tyle, na ile można w swoim własnym środowisku, własnym otoczeniu też ludzi uświadamiać, informować, no i działać wspólnie właśnie dla dobra ojczyzny, dla dobra Kościoła. Natomiast to wszystko, co mamy u nas w Polsce, te wszystkie procesy, one zachodziły na Zachodzie i wydaje się, że większość, a przynajmniej duża część polskich hierarchów wierzyła, że w Polsce do tego nie dojdzie. I niestety nie przygotowała się na to, mimo że miała na to szansę. Nie było też za bardzo wizji, co ma ze sobą robić Kościół po 1989 roku. Pozostawało jakby odcinanie kuponów od tych pięknych kart z okresu PRL-u i tutaj podpieranie się autorytetem Jana Pawła II. Gdy go zabrakło, to już w zasadzie była równia pochyła. A teraz pomysłem na to, żeby odwrócić te niekorzystne trendy, no można powiedzieć, jest jeszcze więcej rewolucji, jeszcze więcej pomysłów różnych takich liberalnych i modernistycznych. Czy naprawdę niewiele się zmieniło w umysłach hierarchów, bo najpierw nie dostrzegano zagrożenia, a teraz te zagrożenia dostrzega się, niektórzy biskupi dostrzegają to jako szansę. No i to jest właśnie problem największy, ponieważ jeżeli w tym duchu takiego liberalizmu, otwarcia się na te nowe prądy myślowe, jeżeli to pójdzie w takim kierunku, no to polski Kościół podzieli los kościołów zachodnich, tak? To można w zasadzie
bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić, że ta sytuacja będzie podobna. Co też nie znaczy, że nie będzie tak jak teraz widzimy na Zachodzie, że się to tradycyjne chrześcijaństwo, katolicyzm tradycyjny zaczyna odradzać i widać tam bardzo taką żarliwą tą wiarę i też dużo młodych ludzi szukając Boga, szukając tego właśnie tej sfery duchownej też, którzy szukają Chrystusa, w tym właśnie odnajdują się i też może w ten sposób ta odnowa Kościoła wyjść, mimo że nie będzie on już tak liczny, ale to też jest pewna droga, pewne rozwiązanie, bo bez wątpienia, jeżeli miałyby te wszystkie w duchu modernistycznym to pójść, no to w zasadzie dojdzie do tego, że to już będzie inna religia, tak? Inny Kościół. Jarosław Kaczyński miał powiedzieć kiedyś, że ZHN to najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. Zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego nie ma, ale jest Prawo i Sprawiedliwość, z którym też jakby losy pewne swoje sprzęgnęła część też biskupów. I czy to też nie jest pewien katalizator, oprócz tych ogólnych procesów, prądów z zachodu, też powiedzmy sobie szczerze COVID-u i z tych rzeczy z nim związanych, czy to też niestety nie jest ten sojusz tronu i ołtarza też nie jest jednym z procesów, które przyspieszają pewne procesy destrukcyjne? Ja bym tu nie tylko mówił o partii obecnie rządzącej, bo wystarczy spojrzeć, jak to wygląda w poszczególnych miastach i tam też z różnych innych opcji politycznych, tak? Czy w Warszawie, tak, gdzie akurat jest Platforma Obywatelska, też mamy duchownych, którzy z kolei właśnie też ten sojusz z tą władzą świecką gdzieś, tak, która nie prowadzi do niczego dobrego w tym momencie, tak, więc tu mamy, bym szerzej ten problem spojrzał na ogólne sprawy związane z pewnym paktowaniem, układaniem się z politykami różnych opcji, gdzie często, przecież też były przypadki, gdzie dotyczyło to polityków takich lewicowych, gdzie wiadomo było, że do niczego dobrego to nie będzie prowadziło, tak? To w zasadzie mamy do czynienia wtedy z sytuacją, gdzie być może patrzy się koniunkturalnie, czy próbuje się coś oddalić w czasie, ale prędzej czy później, co zresztą pokazywały te ostatnie dekady, i tak skutki były opłakane, jak choćby to, co mieliśmy do czynienia w roku 2020, tak? Gdzie ten rok, tym bardziej co się działo w Warszawie, tak? te protesty, tak zwany strajk kobiet, tak? gdzie widzieliśmy, jak też hierarchia nie potrafiła przeciwdziałać stanowczo. W zasadzie gdyby nie ludzie, którzy się organizowali do obrony kościołów, to różnie mogło się to skończyć. Wiadomo, że tam był też taki poziom agresji ze strony tych manifestujących, że to też pokazuje, jak te siły antykościelne są mocne w Polsce. Co jeszcze 10-20 lat temu byłoby wręcz by nie do pomyślenia, gdyby ktoś powiedział, że takie sytuacje w ojczyźnie Jana Pawła II się będą odbywać. To wielu by nie uwierzyło, a jednak takie rzeczy się wydarzyły. Ale na Zachodzie, jak już zresztą Pan powiedział, widać ten nurt silny tradycji, który jakby odradza katolicyzm, odradza chrześcijaństwo. Na całe szczęście my jednak startujemy z wyższego poziomu i czy to daje jednak nadzieję, że nie będziemy musieli odbijać się od dna, tylko troszkę wyższego poziomu? Na pewno nasza sytuacja jest o tyle dobra, że jesteśmy w toku tej rewolucji. Ona się zaczęła z takim dużym impetem dopiero, więc można temu przeciwdziałać, tylko że tu brakuje tego przywództwa takiego w Kościele, takich wyrazistych osób, postaci. Być może one się gdzieś zaczyna to pojawiać, tak? Bo też na pewno nie można powiedzieć, że nie ma kapłanów, bo są, którzy wskazują na zagrożenia, którzy widzą drogę, którzy odrzucają ten modernizm, piętnują go. Dlatego jest tutaj na pewno jeszcze nie jest za późno i jest jeszcze szansa, i zwłaszcza młode pokolenie, walka jest, tu się to chyba rozegra tak naprawdę, bo wiadomo, że
że jeżeli to młode pokolenie no, zlaicyzuje się tak, tym śladem Zachodu, no to na pewno też i polski kościół będzie znacznie osłabiony i na pewno nie będzie wyglądał, będzie to już zupełnie inny obraz niż jeszcze na początku XXI wieku.